To są tylko takie bardzo dwie drobne uwagi, które oczywiście nie podważają twojego wielkiego wysiłku egzegetycznego i rzeczywiście bardzo przekonywujących konkluzji. Z tym, że czy możesz pokazać jeden z pierwszych slajdów, którym tam mówisz, że ofiara polega na zwaleniu winy na kogoś innego? Jest takie na jednym z pierwszych, albo na pierwszym, albo na drugim, nie wiem, albo gdzieś tam na samym początku. Ja trochę będę mówił o tym w swoim wystąpieniu, ale to moje zostało przesunięte na sam koniec. Więc nie wiem, czy ktoś, ile jeszcze osób tutaj będzie, więc chciałam to powiedzieć. Przeniesienie winy, mówisz. I jako przykład dajesz ten rytuał ze święta przebłagania, Jom Kippur, kiedy kapłan właśnie na tego Azazela, tego kozła, bo dwa były kozły właśnie, które były losowane. Jeden z nich właśnie służył do tego, żeby przenieść na niego wszystkie winy i został po prostu miał być wygnany na pustynię. Z tradycji żydowskiej wiemy, że nie był po prostu wygnany, ale była taka przepaść w jakimś miejscu, go strącano po prostu w przepaść. A drugi kozioł był ofiarowywany i właśnie z jego krwią wchodził arcykapłan raz w roku za zasłonę. I to właśnie tłumaczy papież Benedykt XVI w Jezusie z Nazaretu, tom drugi, jaki był sens tego, że on właśnie ta jego krew reprezentowała to ludzkie życie obciążone winą i grzechem i tą krwią było pomazane w jego przebłagalni, czyli tej właśnie skrzyni, która miała zawierać tablicę prawa i jeszcze tam inne rzeczy, tam część manny chyba i coś takiego. To był symbol po prostu grzesznego ludzkiego życia, które zostało jakby chłonięte przez Boga. Tak jakby zostało anihilowane. Nie było. To jest komentarz papieża Benedykta XVI. Jeśli chodzi o to przeniesienie win, Żydzi nigdy, przenigdy nie uważali, że jest to ofiara. Nigdy. I właśnie no, w jednym z komentarzy do Apokalipsy, który właśnie zamierzam w niedzielę przedstawić, jest mowa o tym, że właśnie to przeniesienie winy i takie strącenie tego Azazela do przepaści jest w Apokalipsie przedstawione jako wrzucenie obu bestii i smoka do jeziora siarki i ognia. Więc ale to nie jest ofiara. Więc ofiara nigdy nie polega na tym, że się przenosi winę z czegoś na coś, tylko właśnie tak jak kardynał Ratzinger, przyszły Benedykt XVI, polega na zjednoczeniu człowieka z Bogiem, pomimo tego, że istnieje przeszkoda grzechów, win no i różnych przestępstw przeciwko przymierzu. Tak. Tak, znaczy muszę w pewien sposób tak zgodzić. To nie była ofiara. I jeszcze, no ja tu przebłagalnie całkowicie pominąłem, a to jest bardzo ważny motyw w sumie rzeczywiście, dlatego że jakby przebłagalnia symbolizowała tą nieskończoną świętość Boga, w którym coś, co normalnie pobudziłoby każdy inny przedmiot, tak?
jeżeli padało na przebłagalnie, ta nieskończoność wysysała całkowicie to i oczyszczała w ten sposób, tak? Ponieważ Bóg jest w stanie wchłonąć to wszystko, tak? To wszystko zło. Także to 100% zgody. I jeszcze uwaga druga, właśnie jaka była ta chronologia święta Paski. Ja wiem, że to jest problem bardzo taki nierozstrzygnięty do tej pory, bo różnego rodzaju egzegeci mówią różne rzeczy i stawiają różne hipotezy, ale można też hipotezę postawić, że w czasach Chrystusa to święto Paschy się rozkładało się na dwa dni, to znaczy było 14 Nisan i 15. I to najbardziej uroczyste święto wypadało 15. I niekoniecznie w Jerozolimie te baranki zażynano w czasie ofiary Chrystusa. Mogło być tak, że to było dzień przedtem. Z tym, że no tutaj są różnego rodzaju hipotezy, trudno jest mi tutaj. Tak, dobrze był to taki logistyczny, dlatego że do małego miasta przyjeżdżało bardzo wielu ludzi, a wszyscy musieli zjeść tą wieczerzę w obrębie mojego miasta, tak? Bo takie było przekazane. Także to był problem logistyczny. Obrębie miasta to nie było utrącone. Specjalnie poszerzono jakby administrację miasta, żeby opuścić ludzi. Sami mieszkańcy Jerozolimy mieli obowiązek za darmo udzielić miejsca dla osób spożywających paski. Dlatego były te izby na górze, które były izbami za. Ale tutaj nie mam się tylko odwrócić. Dobra. Ja o tym będę też jeszcze mówiła za chwilę, ale tylko dopowiem, że administracyjnie miasto było poszerzone specjalnie, między innymi Góra Oliwna, która była taką dzielnicą przemysłową, tam po prostu wytłaczano olej, który był potrzebny do wszystkiego, to był prąd ichni. Nasz dzisiejszy prąd to była oliwa wytłaczana z oleju, z oliwek. Natomiast mieszkańcy Jerozolimy mieli obowiązek przyjąć za darmo, nie brać za to pieniędzy, wszystkich pielgrzymów, a dwa razy do roku były święta pielgrzymkowe, więc dwa razy do roku Jerozolima przeżywała najazd takich dzikich tłumów. I dlatego też był zwyczaj budowania izb na górze. To były izby niemieszkalne, dlatego że było za gorąco w tej izbie. Ona była za blisko tego nagrzanego, no za bardzo się nagrzewała. Mieszkano w parterze, w cieniu, a izby na górze służyły tylko do wieczornych właśnie, żeby wynająć gościom, żeby wieczorem, kiedy jest trochę chłodniej, można było tam spożywać te wszystkie uroczyste, rytualne posiłki. To tylko to. Mam taką uwagę trochę marginalną, ale ona może pomóc zrozumieć pewien szczegół z tego, co słyszeliśmy, szczegół dotyczący kalendarza i tego, kiedy przygotowywano posiłek paschalny i tego, kiedy zabijano baranki, czy na pewno w czasie ofiary Pana Jezusa na krzyżu. Myślę, że często komentatorzy przesadzają z monolitycznością społeczeństwa izraelskiego za czasów Pana Jezusa. Kiedy się czyta uczone komentarze profesorskie, można odnieść wrażenie, że wszyscy wierzący Żydzi zamieszkujący Izrael robili to samo w tym samym czasie. Tymczasem to założenie jest zupełnie nierealistyczne. Może tak najpierw sięgnę po przykład współczesny, a potem zobaczymy, jak to zaaplikować do sytuacji z pierwszego wieku. Przypuśćmy, że ktoś by pytał we Wrocławiu, kiedy się przygotowuje posiłek świąteczny na Boże Narodzenie. Ktoś zadając takie pytanie z jakąś taką mentalnością profesorską, szczególnie gdyby już minęło 2000 lat, szukałby jakiegoś dnia konkretnego. No tymczasem posiłek na Boże Narodzenie to
trochę zależy, bo społeczeństwo wrocławskie, podaj akurat przykład z Wrocławia Stary, nie jest monolityczne. No, pewnie większość przygotowuje główny posiłek świąteczny na Boże Narodzenie, mając na myśli Wigilię, czyli wieczór 24 grudnia. Ale sporo mieszkańców, którzy pochodzą z zachodniej Europy, może są pracownikami czy studentami, w ogóle nie mają przed oczami 24 grudnia. Dla nich to nie jest żadne święto. Święto jest 25 grudnia. Nie mówiąc już o tym, że ci mieszkańcy Wrocławia, którzy są prawosławni albo są grekokatolikami, oni myślą o świętach za 2 tygodnie. Widzimy, jak pytanie takie profesorsko-uczelniane, akademickie, może pominąć realia. I społeczeństwo izraelskie za czasów Pana Jezusa było przynajmniej równie pluralistyczne, jak ta odmalowana przeze mnie sytuacja we Wrocławiu. Byli różni ludzie, mówimy o świątyni, o kapłanach. Wielu Izraelitów nie uznawało świątyni ani kapłanów, w szczególności tak zwani Esenczycy, których było dość dużo w terenie, dość dużo na prowincji. Esenczycy to nie tylko ich centrala nad Morzem Martwym, ale to są też spore grupy Esenczyków i w Jerozolimie, i w Galilei, i byli rozproszeni po kraju i oni nie uznawali tego kultu, mieli inny kalendarz, troszkę podobnie jak grekokatolicy mają inny kalendarz. Z tym, że grekokatolicy mają przesunięcie aż o 2 tygodnie, a Esenczycy te przesunięcia były mniejsze, stąd nie byłoby nic dziwnego w tym, gdyby akurat, jak to ewidentnie wynika z porównania Ewangelii Jana z Ewangeliami synoptycznymi, gdyby były rozbieżności w konkretnym dniu spożywania Paschy, to taka uwaga, żeby nie dać się oszołomić komentarzami, które nie biorą pod uwagę pluralizmu wśród wierzących Izraelitów. A druga uwaga dotycząca kielicha. Właśnie, myślę, że to jest bardzo wciągające, intrygujące, cały ten rytm sederowy i to, że trzeci kielich nazywa się tradycyjnie kielichem błogosławieństwa, że święty Paweł mówi kielich błogosławieństwa, który pijemy, czyż nie jest właśnie tym kielichem, tą, którą Pan Jezus nam daje, czyż nie jest udziałem w krwi Chrystusa. Ale nie wiem, czy musimy przeciwstawiać ten trzeci kielich kielichowi czwartemu, czyli kielichowi właśnie spełnienia. Bo rzeczywiście w Ewangelii Łukasza czytamy tak, że Pan Jezus powiedział, weźcie i podzielcie między siebie ten kielich, pewnie ten kielich błogosławieństwa, albowiem odtąd nie będę już pił z owoców innego krzewu, aż przyjdzie Królestwo Boże, a więc ewidentnie jest już ogłoszenie zakończenia, kończymy przed czasem, seder, kończymy przed czasem, wieczerze paschalną, bo wszyscy czekają na czwarty kielich spełnienia, a go nie będzie, ale jeżeli Pan Jezus pije właśnie tak zwany ocet, który rzeczywiście jest po prostu małowartościowym winem, to się kryje za tą nazwą, na krzyżu, to by raczej wskazywało na to, że właśnie przyszło Królestwo Boże. I że Pan Jezus pije z owoców innego krzewu, skoro przyszło Królestwo Boże, i wtedy komunia eucharystyczna byłaby bogatsza o oba kielichy i nie musielibyśmy wybierać między trzecim a czwartym, ponieważ byłaby zarówno tym kielichem błogosławieństwa, który rozdał Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy, ale również byłaby tym kielichem spełnienia. Wykonało się, które Pan Jezus wypił na... Właśnie. Tak. O, i tu bym widział, znaczy nie ma na pewno potrzeby, żeby przeciwstawiać te dwa kielichy i pytać, czy trzeci, czy czwarty, tylko raczej dostrzec to, że skoro Pan Jezus nie będę pił, aż przyjdzie Królestwo, a potem ewidentnie pije z owoców innego krzewu, to raczej bym tu widział wskazówkę, że na krzyżu przyszło Królestwo. Właśnie ta dwustronna zasłona się rozdarła,
przyszło królestwo i dlatego komunia eucharystyczna jest i kielichem błogosławieństwa, i kielichem królestwa, które właśnie przyszło, dlatego msza święta jest też otwarciem na Królestwo Boże, prawda? Panie Boże, ofiarujemy Ci tę ofiarę, którą niech święty anioł zaniesie na ołtarz w niebie, czyli do królestwa. Właśnie, więc tu może niekoniecznie musimy to wykluczać, tylko być może te teksty pomogłyby nam połączyć tak, jeden i drugi kielich. Bo Jezus mówi o tym, jest małym plotem. To jest bardzo pociągające, że tak powiem, tam mówi się Scotta Hanna, hipoteza bardzo podoba, ale jest mały problem, bo Jezus mówi, że nie będę pił z wina do czasu, kiedy będę go pił w Królestwie Niebieskim, ale mówi z wami. Więc ja bym widział to jednak mimo wszystko eschatologiczne odniesienie, tak? To znaczy... Ale nie na krzyżu. Na mszy świętej tak, ale na krzyżu nie, tak? No chyba, że na krzyżu i na mszy świętej rozumiemy, że razem. Tak, no tak. Ale matko, a jak to się ma do kielicha z grójca, który ten... Weź ode mnie ten kielich. Który też jest ten kielich. To znaczy, wydaje mi się, nie jestem pewien, czy należy łączyć to kielichy z tymi kielichami, dlatego że kielich w ogóle w Biblii bardzo często jest kielich zapalczywości Pana. Tak? Kielich cierpienia. Bardzo wiele znaczeń ma kielich. Zresztą tam tak naprawdę chyba nie jest kielich, tylko to jest coś, co oznacza po prostu naczynie do picia. Tam niekoniecznie to jest kielich. My tak potocznie, ale to jest równie dobrze kubek może być. Tak? Czala. Także ja bym nie wszystkich wystąpienia kielicha w Biblii łączył akurat z Eucharystią. Tak, tak samo w Apokalipsie. Tak? Tam przecież ta nierządnica ma kielich, nie? Też... tak? Także... aczkolwiek no, to jest oczywiście trudne egzegetycznie, tak? Na pewno, nie? Piotr, ja nie mogę nie spytać jednak o tego baranka, bo przy śniadaniu dzisiaj żartowaliśmy, że wegetarianie uważają, że Jezus no na pewno nie jadł baranka. Jak mógł Jezus z tego baranka? Tak sobie żartowaliśmy. A tu proszę, minęła godzina i Marek powtórzył to samo, co wegetarianie mówią. Dla mnie nowość i dość kontrowersyjna, przyznam, dlatego jeśli jakieś głębsze uzasadnienie mógłbym... Znaczy ja myślę, że gdyby Jezus jadł baranka, zabił też baranka, to po prostu byłoby to w opisie wieczerzy, a po drugie wydaje mi się to logiczne, skoro sam miał być barankiem na tej wieczerzy. Ale pokazując kielichy, no, dwa tak. Razy spożywanie baranka. No to czym była ostatnia wieczerza, skoro nie była baranka? Więc ostatnia wieczerza, to jest pewien problem, bo ja przedstawiłem bardzo jednowymiarowo ostatnią wieczerzę, jako wyłącznie wieczerzę paschalną, a to tak nie jest. Ostatnia wieczerza była zapowiadana przez wszystkie ofiary Starego Testamentu. Mało tego, ostatnia wieczerza i nasza msza zawiera bardzo dużo kawałków liturgii szabatowej żydowskiej również, jako Dnia Świętego. Jest prawdopodobnie tyle tak zwanej ofiary Tod, według Żydów jedyna ofiara, która nie miała być zaprzestana po zmawieniu jakby. Dobrze mówię, Tod? Tak? Także zresztą Benedykt też o tym pisze, że ostatnia wieczerza nie było w takim znaczeniu ściśle sederowym paschą. Tak? To była pascha Jezusa, ale niekoniecznie w ściśle sederowym znaczeniu pascha żydowska. No, samo to, że się nie skończyła, tak? To już wiele. Znaczy, dla mnie to nie jest ważny punkt, czy tam był baranek, czy nie, nie? Po prostu to jest mój domysł. Oczywiście bardzo bym się nie zdziwił, jakby tam był baranek, tak? Tradycyjnie, tak? Ale nie wydaje mi się. W ogóle o co chodziło z tymi barankami? Bo ktoś powie, że Bóg okrutny tego Starego Testamentu kazał te biedne zwierzęta szlachtować, tak? Mało tego, to często było tak, w ogóle było takie przekazanie, że tego baranka trochę wcześniej trzeba wziąć do domu
i tam go chronić w domu, nie? No, z jednej strony przed nieczystością jakąś, ale z drugiej strony o co chodziło? Chodziło o to, żeby ofiarujący zżył się z tym barankiem. Bardzo często nawet były to baranki, które były hodowane na przykład przez rok, tak? Jednoroczne. Jak to ktoś napisał, piły z jednego kubka z dziećmi. O co chodziło? To była ofiara za grzech. Chodziło o to, żeby pokazać, jak obrzydliwy, jak niszczący jest grzech. Jakie są skutki grzechu. Chodziło o ten wstrząs dla człowieka, że skoro tego baranek jest w ogóle niepotrzebny, no niczego. Ale chodziło o to, żeby człowiek doznał wstrząsu, widząc, jakie są skutki grzechu straszliwe. Nie? Żeby to było takie wręcz oczyszczające katarsis, ale z drugiej strony takie wstrząsające. Nie? Właściwie Kasia, ja mam pytanie o to, skąd się w takim razie wzięło, nie wiem, czy do Jacka, tak? Jacek? Czy do Marka? Skąd się wzięła ta ofiara jako przeniesienie winy? Bo trochę z mojego podwórka w psychologii, no to w ogóle ofiara to funkcjonuje tylko jako w rozumieniu pogańskim czy żydowskim i w ogóle jakby pojęcie ofiary to od razu przywodzi na myśl masochizm, ewentualnie kozła ofiarnego i to idzie tymi skojarzeniami, tak? Więc jeżeli chcemy dobrze funkcjonować psychologicznie, no to w zasadzie powinniśmy unikać takiego myślenia i gdzieś tych. Więc takie rozumienie chrześcijańskie, ono praktycznie w ogóle jest nieobecne. No ale interesuje mnie, skąd się jakby to wzięło. Znaczy nie, to ja z tego skorygował, to był mój błąd, rzeczywiście. No dobrze, ale to jak to tak zrozumiałam, że to, że nie ma tego myślenia o przeniesieniu winy w myśleniu żydowskim. Nie ma. To skąd jest to myślenie? Bo jednak funkcjonuje taki schemat, że ofiara jest przeniesieniem winy, tak? No właśnie kozioł ofiarny. Bo ono, ja powiem to przeniesienie winy pisać tutaj. Bo my mamy pogańskie rozumienie ofiary, tak? Że przekupimy coś, że jak coś damy, to będzie jakiś taki zamian za coś, nie? Także to przenosimy tutaj. Dobra. I będzie wszystko w porządku. Ja bym powiedzieć, że właśnie ta koncepcja ofiary Chrystusa jako jakiś taki symboliczny zemsty, którą Bóg dokonuje na sercu, datuje się niestety od czasów reformacji. No. To chyba przy spisku będzie mówił o tym, prawda? Tak, ale może są jakieś, nie wiem, czy są jakieś szczepcze. Ja na przykład wielu egzegetów twierdzi, czy teologów, że to jest koncepcja świętego Anselma z Canterbury. Ja to dzieło przeczytałem i twierdzę, że absolutnie u Anselma takiej koncepcji nie ma. Wręcz przeciwnie. Że po zapoznaniu się z tym właśnie dziełem świętego Anselma z Canterbury, gdzie jakoby ta koncepcja została po raz pierwszy sformułowana, stwierdzam, że nie ma czegoś takiego. Wręcz na odwrót, święty Anselm zaraz na początku, bo ta księga to jest taki dialog mistrza i ucznia, ten uczeń się pyta, czy to tak było, a że właśnie niewinny syn musiał złożyć jakieś zadośćuczynienie za winnych i Anselm jako mistrz temu przeczy. Mówi, że absolutnie tak nie było, że jest to fałszywa koncepcja. Więc jeśli to stwierdza na początku tego swojego traktatu, to 50 stron dalej nie może twierdzić czegoś dokładnie przeciwnego. To jest wszystko wyrywanie z kontekstu i no, to się wiąże niestety z całą historią reformacji, która odrzuciła ortodoksyjną, że tak powiem, ortodoksyjne katolickie rozumienie ofiary i zabrnęła w coś kompletnie innego. No i to jest po prostu dosyć przerażające, że w ogóle taka koncepcja się pojawia. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że święty Tomasz z Akwinu zna doskonale
to też to właśnie dzieło świętego Anselma z Canterbury, cur deus homo, tak, dlaczego Bóg stał się człowiekiem, i interpretuje to w kompletnie inny sposób. Więc ale to już jest... Znaczy jeszcze jest to, co wczoraj było troszeczkę, co ksiądz biskup powiedział, że rozumienie słów się zmieniło. I właśnie Luter, który z wykształcenia był prawnikiem, jego pierwszym jakby zawodem, pierwszym wykształceniem było prawo, prawo rzymskie tak naprawdę, czyli pogańskie, przeniesione w cywilizację europejską. Inaczej zupełnie już rozumiał słowa niż pierwsi chrześcijanie, na przykład właśnie słowo wina. W języku prawnym winny znaczy już coś innego niż w pierwszym wieku, prawda, w prawie rzymskim. I dla Lutra rozumienie prawne, bo takie było jego podstawowe rozumienie słów, takich właśnie jak wina, skazany, prawda, odpuszczenie grzechów, darowanie win, to już było coś zupełnie innego niż rozumienie pierwszych chrześcijan, jak na przykład w Didach. Więc to, że przeniesienie winy dla nas, ludzi XXI wieku, ma pewne znaczenie, bardziej wywodzi się z tego myślenia właśnie prawniczego, typowo ukształtowanego przez wieki cywilizacji europejskiej, wziętego z prawa rzymskiego, niż zrozumienia żydowskiego jako właśnie ofiary, tak, odpuszczenia win w ten sposób. Czy my nie wchodzimy w tej chwili w działkę, kto będzie ksiądz biskup dzisiaj? Bo nie spalajmy tematu przed konferencją. Tak, jeszcze 5 minut, także masz ostatnie słowo. 5 minut, dzięki. Ponieważ temat był, jak rozumiałem, Eucharystia, ofiara i w religii żydowskiej. Taki był punkt wyjścia. Później się okazało, że właściwie jednak z religii żydowskiej przechodziłeś do naszej religii. Tak, tak, tak. Dlatego w tym kontekście zapytam o takie rzeczy. Najpierw przeczytam cytat. Ciekawe, kto to powiedział, może ktoś skojarzy. Dlaczego Bóg, który umiłował świat, a w świecie człowieka, dał Syna swego jednorodzonego? Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem i jednym z nas? Dlatego, żeby w całym wszechświecie stworzonym z miłości ktoś wreszcie odpowiedział taką samą miłością. Aby ktoś wreszcie wypełnił swoim życiem i śmiercią owo wezwanie, będziesz miłował z całego serca i ze wszystkich sił. Aby ktoś wreszcie umiłował do końca Boga w świecie, Boga w ludziach i ludzi w Bogu. To jest właśnie Ewangelia i to jest Eucharystia. Ktoś kojarzy ten cytat? Tak, tak. No. Z homilii chyba, z homilii w Polsce, jak był którymś razem. A pytania mam takie na przykład. Jak w Eucharystii, może to będzie takie trochę rozszerzające i może to będzie na przyszłe w ogóle wystąpienia, ale chciałem to zadać. Jak w Eucharystii rozumiane jak właśnie jako ofiara Chrystusa wyglądają także te wymiary królewski i prorocki, jego misji, jego życia, jego wszystkiego tego, co jest istotą właśnie chrześcijaństwa. Że Pan Jezus łączy te wymiary. No bo wymiar kapłański jest oczywiście tutaj oczywisty, tak? No bo ofiara, no to jest właśnie kapłan składa ofiarę. A drugie pytanie to jest takie, że w całym tym przeglądzie, chyba się nie mylę, nie było żadnego jakby nawiązania do prawa moralnego. Tak. I to jest moje pytanie, bo jak odnajdywać tą relację, czy pomiędzy właśnie Eucharystią jako ofiarą z prawem moralnym, które Bóg dał, dlatego że czy to jest związane tylko i wyłącznie z osobą Pana Jezusa, który jest jakby tym łącznikiem, no i tym, że Jezus jest Bogiem,
czy też rzeczywiście możemy w Eucharystii, na przykład poza tym elementem takim, jakim jest, nie wiem, umycie nóg, tak, wymiar służby, poświęcenia dla innych, ale tutaj było to tak zarysowane właściwie tak wyraźnie, praktycznie, jako czynność liturgiczna, że właściwie tego wymiaru moralnego jakby nie ma, nie? Także pytanie o to. Tak, no właśnie, co jeszcze w Eucharystii, rozumiane jako ofiara, można odnajdywać, co by nas kierowało, formowało moralnie. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Na pytanie pierwsze, jeżeli chodzi o misję królewską i misję prorocką, to wydaje mi się, że są oczywiste, dlatego że królewska to jest Królestwo Boże. To połączenie, to przymierze, to jest po prostu wejście do królestwa tak naprawdę. Prorockie ja to bym upatrywał w tym, że Jezus jako pierwszy jest jakby pierwocinami nowego człowieka, tak? Jako pierwszy umarł i zmartwychwstał. Tak bym to widział, nie wiem, no to nie pytanie. Na drugie pytanie nie znam odpowiedzi. Może kto inny. Jeszcze będzie czas na dyskusję, więc może się objawi w następnych momentach. Teraz zrobimy przerwę, tak 10 minut, żeby przewietrzyć tutaj. Jak ktoś chce do ubikacji, kawy, herbaty, to proszę, za 10 minut tutaj spotykamy się na dalszej części.